Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać procedurę pierwszego uruchomienia falownika. Mamy już nasz falownik na bazie. Załączamy falownik po stronie AC. I możemy dokonać pierwszej konfiguracji falownika. Po załączeniu strony AC falownika pojawia nam się pierwsze pytanie o wybór języka. Wyboru dokonujemy pierwsze dwa klawisze służą do dokonania wyboru. Mamy tutaj plus, minus. Przewijamy się pomiędzy kolejnymi opcjami, aż znajdziemy język polski. Do zatwierdzenia wyboru służy czwarty klawisz. I tutaj taka uwaga, proszę nie naciskać trzeciego klawisza, ponieważ wyjdą Państwo z trybu konfiguracji i falownik nie będzie chciał się uruchomić, będzie się pojawiał błąd. Dobrze, czyli wybieram język polski. I po chwili falownik pyta nas o kod sieciowy. Ten, który podpowiada na początku, to jest 50 International. Taki najbardziej ogólny kod. Natomiast w Polsce mamy kod obowiązujący PL. Oczywiście wszystkie kody są ułożone alfabetycznie. Można dojść do literki PL. Mamy i zatwierdzam ponownie czwartym klawiszem. W tym momencie falownik wgrywa sobie te ustawienia sieciowe i nastąpi jego restart, co będzie sygnalizowane czerwoną diodą. No właśnie. Gdyby falownik pozostawał w tym trybie, proszę nacisnąć czwarty klawisz. Mamy prośbę o wprowadzenie daty. Wprowadźmy sobie na przykład 20 maja, naciskając czwarty klawisz Enter przechodzę do kolejnej cyfry, nie ma możliwości, aby się cofnąć, natomiast później można tę datę skorygować. Jeszcze raz uprzedzam o tym trzecim klawiszu, który spowoduje wyjście z konfiguracji i może być to potem kłopotliwe. Dobrze, rok 2020. Falownik prosi o potwierdzenie daty i wpisujemy godzinę, na przykład 14:15. Piątka, czwartym klawiszem zatwierdzam. Enter. Ostatnie pytanie, które falownik z dwoma MPP trackerami nam zada, to jest pytanie o to, czy drugi MPP tracker ma zostać włączony i aktywny, czy też ma zostać wyłączony. W jakich sytuacjach korzysta się z tego trybu dwóch MPP trackerów? Jeżeli mamy sytuację, w której mamy tylko jedno pole modułów podłączone do falownika, do pierwszego wejścia, do pierwszego MPP trackera, wówczas MPP tracker drugi ustawiamy na off. Jeżeli mamy więcej łańcuchów modułów, ale zostały one połączone równolegle na naszym dachu, czyli też podłączamy się pod pierwszy MPP tracker, również ustawiamy MPP T2 na off. Tutaj taka podpowiedź, mianowicie aby odciążyć pierwszy MPP tracker, można wykonać zworkę, czyli połączyć wejście pierwszego MPP trackera z drugim MPP trackerem, wtedy wartość maksymalna prądu wejściowego jest odpowiednio zwiększona. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy dwa łańcuchy modułów i każdy z nich jest indywidualnie podłączony do swojego MPP trackera, wtedy wybieramy MPP T2 na on, czyli załączamy. Jeżeli Państwo się pomylą przy tym wyborze i na przykład dla jednego MPP trackera zostawiliby Państwo tryb on, nic się złego nie stanie, falownik się nie zepsuje, natomiast na portalu do monitorowania będzie wyświetlał jakieś przypadkowe dane, więc to może być mylące. Stąd prośba, żeby zwrócić na to uwagę. Ten falownik ma akurat tylko jeden łańcuch, dlatego wybieram MPP tracker 2 na off. W tym momencie falownik się uruchamia.
Mamy załączoną stronę DC. Falownik potrzebuje około 60 sekund na uruchomienie i wynika to z ustawień operatorów, które są wymagane przez operatorów systemów dystrybucyjnych, czyli falownik po restarcie lub przy pierwszym uruchomieniu potrzebuje 60 sekund, aby rozpocząć pracę. Taki jest wymóg operatorów systemów dystrybucyjnych. Teraz usłyszymy test przekaźników. I falownik rozpoczyna pracę i wprowadzanie energii do sieci.